Cześć, jesteśmy w Puszczy Kampinoskiej. Dzisiaj ładna pogoda, więc wybrałem się na krótką wycieczkę. No i chciałem przy tej okazji pokazać Wam rower, który w tym roku zakupiłem. Już jeżdżę nim cały sezon. Zachorowałem na modę na gravele. Szkoda było mi trochę szosy na Warszawę, na dojazd do pracy, a znowu górala mam tylko enduro, nie chciałem kupować kolejnego roweru, który był jakby trochę niedopasowany do tego, czego potrzebuję. Gravel wydawał się idealnym rozwiązaniem, no więc zacząłem szukać. No i tak naprawdę w budżecie, który sobie założyłem, około 5000, znalazłem ten rower. To jest Fuji Yar 1.3, typowy gravel. No i teraz pokażę Wam mniej więcej, co to jest za rower. Więc Fuji Yar 1.3. Aluminiowa rama, karbonowy widelec, hamulce tarczowe, także można powiedzieć taki standard gravelowy. Napęd zdecydowałem się na 1.11 z tego względu, że wydaje mi się, że niepotrzebny jest napęd szosowy z przełożeniami szosowymi, tak więc ten napęd spełnia w pełni moje potrzeby. Poza tym też jest dużo prostszy, tak, nie ma słabe przerzutki. Przez to wydaje mi się, że jest cichszy, jakoś nie wiem, lepiej pracuje w porównaniu nawet do szosy, która jest dobrze wyregulowana i dobrze przygotowana. Ten napędzik bardzo przyjemnie pracuje. Hamulce niestety jeszcze mechaniczne. Siła hamowania, no powiedzmy, że taka sobie. Jestem z tych hamulców w pełni zadowolony. Natomiast nie wiem, czy będę wymieniał na hydrauliki z tego względu, że no, koszty wymiany są dosyć spore i nie wiem, czy nie lepiej po prostu wymienić cały rower. Co jeszcze? Rower oczywiście w standardzie nie ma ani butników, ani bagażnika. Ja na tym rowerze jeżdżę do pracy, więc zdecydowałem się na przede wszystkim zakup jednego z najtańszych bagażników, jakie były w Decathlonie. Chyba kosztował około 50 zł. Spełnił w 100% swoje zadanie. I dodatkowo teraz na jesieni założyłem również botniki zakupione w Decathlonie, firmy SKS, model Velo Trekking w szerokości 47. Butniki kupiłem już dawno, na samym początku, jak kupiłem rower, natomiast wydawało mi się, że nie będą one pasowały do tego roweru, więc przeleżały cały sezon w piwnicy. Natomiast no teraz udało się jakimś cudem je poinstalować. Wymagało trochę przeróbki, jak widać tutaj musiałem uciąć dolne mocowanie bagażnika i zamocować to na trytytkę. No i tutaj też musiałem trochę powyginać, podopasowywać, żeby to wszystko działało. Natomiast teraz, no powiedzmy, jest taki rowerek, którym można pojechać do pracy nawet w deszczu i człowiek jest suchy. A jeszcze jedna rzecz, o której chcę powiedzieć. Różnego rodzaju mocowania, co jest fajne, jeżeli by ktoś tym rowerem chciał jeździć na jakieś wyprawy. Ja też pewnie kiedyś coś takiego bym sobie spróbował. To jest tak, że mamy tutaj mocowania na bagażnik taki na widelcu, bądź mogę tutaj koszyki na bidon zamontować, bo to jest ten sam rozstaw śrub. Tak naprawdę jest jedno mocowanie z tej strony, drugie z drugiej. Jest możliwość zamocowania bidonu pod spodem, pod ramą. Dwa oczywiście standardowe koszyki w miejscach wewnątrz ramy. No i oczywiście jeszcze jedno mocowanie na górze do torebki, tutaj na górnej rurze. Także mocowań naprawdę jest mnogość. No i jeszcze tutaj mamy taką obejmę, która umożliwia noszenie tego roweru wygodniejsze, po prostu jest złapanie za to, przenoszenie tego na ramię. No, także tyle. Rower polecam. Słyszałem wiele pozytywnych opinii o Fuji, natomiast teraz mogę sam na własnym przykładzie powiedzieć, że naprawdę rowery świetne robią i zastanawiam się teraz też nad szosą również firmy Fuji. Dobrze, no to by było tyle. Chciałem dzisiaj polatać jeszcze dronem, ale nie wiem, czy mi się to uda. Widzę, że już wiatru nie ma, więc warunki są w miarę komfortowe. Natomiast no, w puszczy latać dronem nie bardzo mogę, natomiast nie wiem, czy mi się chce już w tej chwili jechać gdzieś dalej, żeby tym dronem polatać.
koniec końców udało się znaleźć takie miejsce, gdzie mogłem przetestować latanie dronem podczas jazdy na rowerze. Wcześniej tego dnia zrobiłem sobie taki fajny uchwyt do kontrolera do drona, żebym mógł coś z nim zrobić w czasie jazdy. Pierwsze testy zakończone sukcesem. Jak widać, da się latać dronem i jeździć na rowerze w jednym czasie. W następnym filmiku postaram się pokazać, jak taki uchwyt drona zrobić. No i jeżeli filmik się podobał, prośba o subskrypcję i lajki. No i do zobaczenia na następnej wycieczce rowerowej.